Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony Marta Nawrocka. Zawodowo pomagam małym, średnim i bardzo dużym firmom prowadzić ich kanały social media, budować strony internetowe i układać strategie marketingowe. Witaj w podcaście Tajniki świata online, w którym dzielę się z Tobą wskazówkami na to, jak odnieść sukces w świecie online. Cześć, witaj. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak dobrze działać w social mediach i dobrze prowadzić swoje konta na dwóch najpopularniejszych platformach, czyli w Facebooku i Instagramie. Bo o tym, że trzeba istnieć w świecie online, myślę, że jesteś już przekonana. Nie tylko w świecie online, ale przede wszystkim na kanałach społecznościowych. Jeśli jeszcze nie jesteś jednak tego pewna, to wysłuchaj wcześniejszych odcinków, podcastu numer 6. Dlaczego warto być ze swoją marką w świecie online i podcastu numer 7? Dlaczego powinnaś mieć fanpage na Facebooku? Być może często zdarza Ci się tak, że masz swoją stronę internetową, ale nie masz na nią żadnych wejść. Albo może piszesz bloga, ale nikt go nie czyta, być może oprócz Twoich najbliższych. To się zmieni, jeśli założysz konta w mediach społecznościowych i tam będziesz informować o swoich nowościach. Oczywiście to nie przyjdzie tak samo z siebie, i nie wystarczy tylko założyć profili na Facebooku czy tam Instagramie, by słupki wyświetleń strony od razu zaczęły rosnąć. To wymaga naszej pracy. A jakiej? Cały sekret tkwi w budowaniu zasięgu. A do tego kluczem jest dawanie wartości, ciekawy kontent i robienie tego systematycznie, dość często i o odpowiednich porach. No to jak to wszystko wygląda na Facebooku? Jak dobrze go prowadzić? No jak? Regularnie, oczywiście, i z pomysłem, by treści, które publikujesz, były spójne z tym, czym się zajmujesz. Mm, nawet nie czuję agreguję. Określ, jak często będziesz publikować i ustal tematykę. Stwórz sobie harmonogram publikacji, bo ułatwi Ci to planowanie komunikacji na fanpage'u i monitorowanie, czy na pewno działasz zgodnie z planem. Bądź aktywna, angażuj czytelników. Komentuj, lajkuj, szeruj, no i informuj swoich odbiorców o nowych artykułach. Dodawaj hashtagi I pamiętaj o opcji płatnej reklamy. Warto z niej od czasu do czasu skorzystać. Nawet jeśli ustalisz, ustalisz niski budżet, to Twój przekaz dzięki temu w aktualnościach będzie pokazywał się wyżej. A kiedy publikować na Facebooku? Na początku tego roku, na początku roku 2020, Sprout Social opublikował taki raport, w którym wyszczególnione zostały najlepsze godziny publikacji na różnych platformach. Był tam Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i jak mi się wydaje, YouTube. Nie wiem, ale na pewno możecie to sprawdzić, wpisując yy, Sprout Social i szukając na ich stronie. Według tego raportu najlepszą porą na, na wstawianie postów na Facebooku jest środa, między 11:00 przed południem i pierwszą w nocy. A najgorszym dniem niedziela, cały dzień, kiedy to zaangażowanie jest najmniejsze, bo spędzamy czas z rodziną i pewnie często odkładamy telefony na bok bardzo małe zaangażowanie, odnotowuje się również codziennie wczesnymi rankami, czyli przed siódmą rano i wczesnymi wieczorami zaraz po 17. Bo to są takie pory, kiedy ludzie dopiero wstają i szykują się do pracy albo dopiero z tej pracy wracają. No dobrze, to teraz kilka słów jeszcze o Instagramie. Jak dobrze działać na Instagramie? Dla mnie Instagram to takie miejsce, nazwałabym to estetycznej komunikacji. Bo tam nawiązujemy relacje obrazem. To on pierwszy przyciąga uwagę fanów. Kiedyś jeszcze kilka lat temu yy, mało kto dodawał do zdjęć podpisy. Yy, wtedy tylko zdjęcia miały znaczenie. Teraz to się bardzo zmieniło i absolutnym obowiązkiem jest wypublikować dłuższe, wartościowe posty, oczywiście okraszone hashtagami. Instagram jest świetnym medium, by pokazać swój produkt Swój produkt na zdjęciach, ale nie tylko to, bo również możemy tu pokazać kulisy naszej pracy i trochę siebie prywatnie. Możemy przemycić to jacy jesteśmy i to jak żyjemy i jak pracujemy. Tak, taki backstage. No i okroję publikować na Instagramie. Według tego samego raportu Sprout Social najlepszą porą na publikowanie jest środa o 11 i piątek między 10 i 11. Nie będzie dla Was niespodzianką, że najmniejsze zaangażowanie zauważa się późno w nocy i wcześnie rano, mniej więcej między 23 i 11. No i oczywiście najgorszym dniem na wstawianie postów jest niedziela, bo również na Instagramie zaangażowanie jest wtedy najmniejsze. No i ostatni punkt, czego nie robić w mediach społecznościowych? Przede wszystkim nie kopiować zdjęć i tekstów od innych. I powiem Wam, że aż mnie ciarki przechodzą, że serio muszę o tym mówić, ale wiem, że muszę, bo to się niestety zdarza. Nie powalać również swoich treści z innych kanałów. Dlaczego? Bo każdy portal ma inny rodzaj komunikacji i nawet jeśli chcemy opublikować tą samą treść, to dostosujmy ją do kanału, na którym będziemy ją publikować. Yy, stosujmy inny język komunikacji do osób na Facebooku, inny język komunikacji do osób na LinkedInie, bo to nie są te same osoby. Czego jeszcze nie robić? No, tego, czego nie powinno się robić również w realnym świecie, czyli nie spamujmy, nie hejtujmy, nie kłammy, bądźmy autentyczni, nie wdawajmy się w internetowe kuchnie, czy kłótnie, czyli tak zwane głównoburze. One bardzo psują nasz wizerunek. Jeśli ktoś z nami dyskutuje, to prowadźmy. Bardzo merytoryczną dyskusję. Nigdy nie usuwajmy nieprzychylnych komentarzy, bo będzie to bardzo rzutowało na nasz wizerunek, jakbyśmy mieli coś do ukrycia. Wręcz przeciwnie, właśnie bardzo komunikujmy się z tymi osobami, dyskutujmy z nimi, ale na poziomie i grzecznie. Absolutnie nigdy nie hejtujmy. I zawsze bądźmy autentyczne. Eee, na temat autentyczności również jest odcinek podcastu „Autentyczna marka online”, czyli jaka? Również zachęcam do posłuchania. Znajdziecie go na pewno eee, na moim kanale. Poszukajcie. To był jakiś jeden z pierwszych czy drugich pierwszy czy drugi podcast. No dobrze. Na dziś to już tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.